Mamy kolejny dramat. Trójka dzieci została odebrana rodzicom ze względu na biedę tylko i wyłącznie. To nie jakąś skrajną biedę dzieci. Podobno w domu był bałagan i dzieciom zdarzało się odrabiać lekcje na desce do prasowania. Czy nie pora się zastanowić nad nowelizacją ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, skoro tego typu rzeczy się zdarzają? Proszę zwrócić uwagę na nazwę tej ustawy. Ona sama już wiele mówi. Posłowie Prawa i Sprawiedliwości wyraźnie sugerowali, kiedy była ona uchwalana, żeby nazwać ją o przeciwdziałaniu przemocy domowej, a nie wobec rodziny, w rodzinie. Prawda jest taka, że kiedy rodzina jest silna, to przemocy, patologii jest bez porównania mniej. To najczęściej pobicia dzieci, katowania dzieci zdarzają się w związkach, w których jest konkubent matki nie będący ojcem dziecka, i to najczęściej słyszymy w radio, telewizji, że konkubent skatował dziecko, jeszcze był alkohol i tak. To jest przyczyna patologii przemocy, właśnie słaba rodzina. Natomiast jeśli chodzi o problem odbierania dzieci rodzinom, no to jest sytuacja kuriozalna, dlatego że urzędnik przychodzi, stwierdza, że coś jest nie tak i uwaga, zamiast pomóc rodzinie i przekazać nawet drobną sumę, żeby rodzina wyszła na prostą, urzędnik zabiera dziecko z rodziny i daje do rodziny zastępczej lub do domu dziecka, gdzie koszt utrzymania dziecka niekiedy jest dwukrotnie albo trzykrotnie wyższy niż brakująca kwota dla rodziny. Gdzie tu jest logika? Czy nie lepiej dać 1/3 kwoty i dziecko będzie się wychowywać wśród kochających rodziców, rodzeństwa w rodzinie? Nie, lepiej zabrać dziecko, płacić 3 razy więcej na dom dziecka, gdzie jest niekiedy zdarza się, prawda, patologia, demoralizacja, narkotyki i tak dalej. Ja tu nie widzę poza ideologią skrajną, antyrodzinną żadnej logiki. Przyznam się szczerze, jeśli mamy do czynienia z tego typu przypadkami, to brzmi jak wyrzut sumienia i powinno być to sygnałem alarmowym dla wszystkich rządzących, bez względu na ich legitymację partyjną. Bo przecież utrzymywanie czy zabieranie tych dzieci z rodzinnych domów, a później utrzymywanie w rodzinach zastępczych czy w domach dziecka często jeszcze więcej kosztuje, a więc może byśmy wreszcie pomyśleli o tym, jak pomóc tym najbiedniejszym rodzinom, by sądy tych dzieci nie zabierały ze względu na ubóstwo. A swoją drogą też apel do polskiego wymiaru sprawiedliwości. Miejcie serce. Panie pośle, ale PSL nie jest tu bez winy. Sądy powołują się w tej chwili na ustawę o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie i na tej podstawie zabierają dzieci ze względu na ubóstwo albo na przykład na to, że babcia za dużo karmiła wnuczka, którego wychowywała i był za gruby zdaniem sądu. Ja pamiętam tę dyskusję, kiedy dyskutowaliśmy i wreszcie podejmowaliśmy tę ustawę o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, ale nie można wszystkiego sprowadzać do przemocy w rodzinie. I dlatego, jeżeli jest gdzieś w tym momencie jakiś problem ustawowy, to nic nie stałoby na przeszkodzie, aby resort nasz kierowany przez ministra Kosiniaka-Kamysza, bądź inny, bądź nawet grupa posłów w tym zakresie dokonała zmian. Tylko raz jeszcze podkreślam, jeśli dziecko ma głodować w domu, a gdzieś indziej może nie głodować, to na dzisiaj dla niektórych sądów jest to jedyne rozwiązanie, ale raz jeszcze podkreślam, zróbmy wszystko, żeby tych głodujących dzieci w rodzinach wielodzietnych było jak najmniej, a najlepiej, żeby ich nie było wcale. Natomiast jeżeli z tego tylko tytułu zabiera się dziecko z jego rodzinnego kręgu, to jest po prostu wyrzutem sumienia dla całej klasy politycznej, nie tylko rządzących dzisiaj, ale wszystkich rządzących bez względu na legitymację, jaką noszą. Jeżeli to byłaby jedyna okoliczność, oczywiście nie powinny i nie, mam nadzieję, że tak się nie dzieje. Chociaż słyszę, że takie hasło pada i niektórzy próbują sugerować nawet i wykorzystywać je politycznie. Uważam to za nadużycie. Na pewno tak się dziać nie powinno, to powiem z całą odpowiedzialnością. Wydaje mi się, że może ubóstwu towarzyszyć zupełnie inna okoliczność, która czy to jakieś sytuacje patologiczne, czy inne wynikające z niemożności podołania obowiązkom. I wówczas sąd może wchodzić w takie sytuacje, ale po pierwsze zawsze następuje rozpoznanie, zawsze jest opiekun rodzinny, powinien być włączony, pomoc społeczna powinna być uruchomiona najpierw niż i dopiero po wykorzystaniu iluś dróg, które nie rokują po prawie, trafiać może
taka sprawa do sądu rodzinnego. Więc mam nadzieję, że nie ma żadnych zbyt pochopnych decyzji w tym zakresie, gdyby rzeczywiście tylko problem ubóstwa był tym, który doskwiera rodzinie. Po przypadku samobójstwa nastolatka, który właśnie ze względu na ubóstwo miał być odebrany rodzicom, po tym jak mu to oznajmiono, popełnił samobójstwo, teraz trójka dzieci w Katowicach została zabrana rodzicom ze względu na ubóstwo i na to, że, cytuję, dzieci odrabiały, zdarzało się, że odrabiały lekcje na desce do prasowania. Nie jest prawdą ta sytuacja w Białymstoku, bo ona była dużo bardziej skomplikowana. Suwałki, tak. Pamiętam reportaż na ten temat i też oglądałem i oczywiście dramat, który się wydarzył, też nie powinien, no w ogóle nie wyobrażam sobie, żeby w ogóle do czegoś takiego doszło w takiej bliskości tylu osób odpowiedzialnych przecież za relacje z tymi dziećmi, z tą młodzieżą, z tą rodziną. Dramat się zdarzył, natomiast proszę nie mówić, że tysiące dzieci, bo też słyszałem o danych GUS-owskich, które na to są nakładane. Dane GUS-owskie mówią o zagrożeniu ubóstwem. W takiej sytuacji, o nędzy, tak, o takiej sytuacji pierwszym krokiem jest pomoc społeczna. Nie zawsze też rodziny same o nią się zwracają, ale od tego jest szkoła, od tego jest kurator środowiskowy, od tego są urzędy, które też powinny dbać o takie zagrożone właśnie sytuacją, brakiem środków do życia rodziny, by im pomagać. To powinien być pierwszy ruch i pierwszy etap pomocy. To, co się dzieje w tej chwili w Polsce, nie mieliśmy chyba nigdy z czymś takim do czynienia. Nigdy nie było tak, że się odbierało dzieci rodzinom i też z uwagi na ich status materialny. To wszystko się dzieje pod rządami Platformy Obywatelskiej, premiera Donalda Tuska i Polskiego Stronnictwa Ludowego, i premier nam tutaj kadzi, że jesteśmy zieloną wyspą, że państwo się szybko rozwija, ale te dysproporcje między tymi bogatymi a bardzo biednymi są coraz większe i niestety rząd w żaden sposób nie chce wyciągnąć ręki do tych ludzi, którzy dzisiaj potrzebują i którzy oczekują pomocy. Premier odwiedza i robi ustawki z niektórymi rodzinami, którym jak widać i na zdjęciach i w czasie tych wywiadów nieco lepiej się powodzi, ale nie chcę się spotkać z tymi rodzinami, którym się nie powodzi. Nie wszystkim się udaje po tej transformacji, która miała miejsce. Nie wszyscy są tak zdolni, nie wszyscy mają pracę. I w związku z tym myślę, że w dużej mierze za to ponosi odpowiedzialność obecny premier Donald Tusk. No dobrze, ale SLD tutaj akurat chyba nie jest bez winy, bo sądy powołują się głównie na ustawę o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie i tu SLD było en bloc za. Sojusz Lewicy Demokratycznej zawsze stał po stronie rodziny i tych rodzin najuboższych. Dzisiaj między innymi robiliśmy konferencję na temat podwyższenia minimalnych emerytur, pokazując, że najniższe emerytury to 830 zł i trzeba minimum podnieść o 200-300 zł, a pokazywaliśmy przypadek pana Grada, byłego ministra skarbu, który w ciągu półtora roku zarobił prawie 1 000 000 zł, nic nie robiąc specjalnie. Chcemy nawet, zażądaliśmy informacji w tej sprawie. Na Sojusz Lewicy Demokratycznej pan premier nie zgoni, bo od 7 lat rządzi Platforma Obywatelska i oczekujemy od Platformy konkretnych działań. Proszę powiedzieć, czy Lewica tutaj jednak nie ma jakiegoś takiego wewnętrznego dualizmu, bo z jednej strony jest niejako z urzędu orędownikiem osób słabych, wykluczonych i biednych, a z drugiej strony jest bardzo za tym, żeby państwo ingerowało w rodzinę. Jesteśmy i stoimy na straży tego, aby również państwo pomagało tym najsłabszym i najuboższym. I nie tylko w formie zasiłków, bo te oczywiście być powinny, ale przede wszystkim mówimy tutaj o konkretnej propozycji chociażby pracy. Mało kto dzisiaj zauważył, że właśnie w tej chwili państwo nie wykorzystało prawie 2 miliardów złotych z Unii Europejskiej przewidziane na walkę z bezrobociem wśród młodego pokolenia, a nie wykorzystało tylko i wyłącznie w styczniu, dlatego że nie ma odpowiedniego programu. I dlatego o tym mówimy, będziemy mówić i będziemy stali na straży tych właśnie rodzin. A co z instytucjami? Czy one wyposażone w tak duże kompetencje nie nadużywają ich? Czy nie pora im troszkę przykrócać, a nie zwiększać, co jest w tej chwili tendencją kompetencji? Trzeba oczywiście się zastanowić, tylko
opozycja może mówić to, co zrobi za 2 lata, kiedy będzie współrządzić, a dzisiaj od 7 lat rządzi PSL z Platformą Obywatelską i to trzeba zapytać Platformę i pana Tuska, dlaczego nie widzi krzywd tych ludzi, dlaczego nie widzi, że są te dzieci odbierane tym rodzinom, dlaczego w ogóle nie chce reagować, dlaczego premier widzi wszystkie inne problemy, a tego właśnie nie widzi, a tych problemów i ludzi najuboższych, ludzi, którzy żyją w biedzie, jest 1 milion i premier udaje, że po prostu tego tematu nie ma i próbuje zamieść pod dywan, dlatego też my możemy mówić, co zrobimy, kiedy będziemy współrządzić, ale to będzie najwcześniej za 2 lata. 10% rodzin z 3 dzieci żyje w nędzy, a uwaga, z 4 i więcej 28% żyje w nędzy. W nędzy, to nie jest w ubóstwie, w nędzy. I to jest informacja, która jest szokująca. A zwróćcie Państwo uwagę na jedną rzecz. Żeby nie było zapaści demograficznej, każdy z nas powinien mieć nie 2, ale 3 dzieci, tak? 3 dzieci, bo ten czynnik potrzebny do tego, żeby ludność nie spadała, to jest 2,2, a więc zwykle dzieci to jest jednak troszkę za mało. Tymczasem jest taka skala nędzy, czyli państwo polskie odwraca się plecami wobec tych rodzin. I drodzy Państwo, jeżeli w czasie rządu Donalda Tuska ta ekipa podwyższa VAT na ubranka dziecięce, na pieluchy, na wózki, a więc te produkty związane z macierzyństwem z 7 do 23%, to jest najlepszy przykład, jaką politykę stosuje rząd Donalda Tuska. Masz dzieci, zamiast ci pomóc, to my ci jeszcze dokopiemy, bo i tak musisz kupować pieluchy, tak? No więc podwyższamy VAT z 7 do 23%. To jest po prostu hańba, to jest skandal i oczywiście należy zrobić wszystko, żeby ten proces zatrzymać. Odbieranie dzieci, czyli skutek właśnie tej haniebnej polityki, to jest dramat, którego nie da się przeliczyć na pieniądze, a najlepszym tego przykładem były straszne, straszne chwile sprzed kilku tygodni, kiedy po prostu dziecko popełniło samobójstwo zabrane z normalnego, ale trochę ubogiego domu przez urzędników, którzy realizowali właśnie doktrynę pana Donalda Tuska. Myślę, że jednak państwo nie zawsze zdaje swój egzamin. Ja w tej chwili z utęsknieniem i z niecierpliwością czekam na propozycję resortu pracy i polityki społecznej o karcie rodziny wielodzietnej. Może w tym momencie, chociaż w pewnym sensie, pomożemy tym rodzinom. Zagrożenie ubóstwem jest czymś innym niż tylko proszę zauważyć, jak bardzo podniosły się też te kryteria, które dzięki i transformacji, podniesionej stopie życiowej w Polsce, także zupełnie innemu PKB na głowę mieszkańca. Dzisiaj zarabiamy jako państwo na głowę mieszkańca, czyli my jako społeczeństwo wielokrotnie więcej niż dawniej. To są zupełnie inne miary niż w innych krajach. Mimo wszystko one powinny alarmować, one powinny uruchamiać pomoc społeczną. Po to są takie badania prowadzone. Natomiast to nie oznacza tego, jak niektórzy interpretują, że w tym momencie wkraczać będą takie instytucje jak sądy, bo takie sugestie są nieuprawnione, nieprawdziwe i demagogiczne.